Szanowni Państwo, rozwiążmy następujące równanie. Sinus x dodać cosinus x równa się 0. Zanim powiem cokolwiek więcej o tym równaniu, napiszę założenia. Są one łatwe, mamy sinus i cosinus x. Oczywiście x może być dowolną liczbą rzeczywistą, ponieważ dziedziną zarówno funkcji sinus, jak i cosinus jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych. Proszę Państwa, główna trudność w tym zadaniu polega na tym, że mamy x pod dwoma różnymi funkcjami trygonometrycznymi. Jest to raz sinus, raz cosinus. Gdyby jedna z nich była podniesiona do kwadratu, moglibyśmy jeszcze radzić sobie przy użyciu wzoru jedynkowego. Tutaj tak nie jest. Wzór jedynkowy za bardzo nam się nie przyda. Gdybyśmy bardzo się upierali, żeby go zastosować, mielibyśmy jakiś pierwiastek, musielibyśmy zastanawiać się nad różnymi wariantami znaku, czy to jest plus, czy minus pierwiastek. Dużo kłopotu. Zrobimy inaczej. Okazuje się, że można to zadanie rozwiązać inaczej. Jest nawet kilka sposobów. Jednym z nich jest na przykład skorzystanie z faktu, że cosinus x to jest sinus pi drugich odjąć x. Po takiej zamianie mielibyśmy wtedy sumę dwóch sinusów, na co znamy wzór. Można by stosować wzór na sumę dwóch sinusów i dalej rozwiązać zadanie do końca. Ja pokażę Państwu jeszcze inny sposób przy użyciu pewnej sprytnej sztuczki, która pozwala to zadanie rozwiązać nieco szybciej. Za to trzeba rozważyć dwa przypadki. Dlaczego? Proszę Państwa, będę chciał podzielić to równanie stronami przez cosinus x. Jeżeli Państwo jeszcze nie widzicie dlaczego, proszę się nie martwić, zaraz Państwo to zobaczycie. Ale zanim to zrobię, to muszę odpowiedzieć na pytanie, no dobrze, a co jeżeli cosinus x jest równy 0? Wtedy nie wolno mi dzielić przez 0. No, co gorsza, cosinus x może być równy 0. Są takie wartości x, dla których cosinus się zeruje, na przykład pi drugich plus pi drugich plus 2pi, pi drugich plus 3pi i tak dalej. No to proszę Państwa, nie będę mógł dzielić przez cosinus x, gdy ten się zeruje, zatem ten przypadek muszę rozważyć osobno. Zatem rozważmy przypadek pierwszy. Cosinus x równa się 0. Okazuje się, proszę Państwa, że ten przypadek jest stosunkowo prosty. Dlaczego? Cosinus x jest równy 0 wtedy, tylko wtedy, gdy x jest równe pi drugich plus kpi, gdzie k jest całkowite. Jeżeli spojrzycie Państwo na wykres funkcji cosinus, zobaczycie to Państwo od razu, a jeżeli dodatkowo spojrzycie Państwo na wykres funkcji sinus, to zobaczycie Państwo, że dla takiej wartości x sinus x jest jedną z liczb minus 1 bądź 1. Tak? Sinus pi drugi to jest 1, sinus 3 drugich pi to jest minus 1, sinus 5 drugich pi to znowu 1, sinus 7 drugich pi to znowu minus 1 i tak dalej. Zatem proszę Państwa, w przypadku kiedy cosinus x jest równy 0, ten składnik naszej sumy jest równy 0, a ten jest równy 1 bądź minus 1. Tak czy owak, ich suma na pewno nie będzie 0. Nie jest możliwe, żeby cosinus x był równy 0. To jest sprzeczne z naszym równaniem. Zatem pozostaje mi przypadek drugi, kiedy cosinus x jest różny od 0. Wtedy i tylko wtedy mogę bezpiecznie podzielić przez cosinus x stronami. Kiedy to zrobię, otrzymam równanie następujące. Sinus x przez cosinus x dodać cosinus x przez cosinus x to 1 jest równy 0. No dobrze, ale przecież sinus x przez cosinus x to jest nasz stary, dobry znajomy. To jest tangens x. Jedynkę przeniosę na drugą stronę, otrzymując minus 1 i mam proste równanie, które doskonale wiem, jak rozwiązać. Tangens x jest równy minus 1. Znowu, z tabelki wartości funkcji trygonometrycznych dla dobrze znanych i często występujących w zadaniach kątów wiem, że tangens x jest równy 1, kiedy x jest równe pi czwartych, albo 45 stopni, jak to woli. Korzystając na przykład z wykresu funkcji tangens, albo z jednego z wzorów redukcyjnych, albo wiedząc, że tangens jest funkcją nieparzystą, wiem, że tangens x jest równy minus 1, kiedy x jest równe na przykład minus pi czwartych. Oczywiście tangens jest funkcją okresową o okresie 2pi, zatem o okresie pi, przepraszam bardzo, zatem muszę do tego dodać całkowitą wielokrotność pi, kpi, gdzie k jest całkowite, czyli suma summarum otrzymuje następujący zbiór rozwiązań. Zbiorem rozwiązań naszego równania jest zbiór liczb w postaci minus pi czwartych plus kpi, gdzie k jest całkowite. Gdybyśmy chcieli być bardzo poprawni, powiedzielibyśmy, że liczba x jest rozwiązaniem równania sinus x dodać cosinus x jest równa 0, wtedy tylko wtedy, gdy istnieje takie k całkowite, że x jest równe minus pi czwartych plus kpi. Zadanie jest rozwiązane. Dziękuję Państwu bardzo.